Bardzo serdecznie wita się z Państwem Krystyna Kiwacz z Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i bardzo gorąco witam naszego gościa, księdza Marka Bąka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. I poprosimy księdza o ostatnią naukę rekolekcyjną na Wielki Post. To już będzie na Wielki Tydzień, a dzisiaj tematem będzie temat, który właściwie nas wszystkich dotyczy i myślę, że znajdziemy tutaj odpowiedź na nasze niedomagania, a mianowicie trudności na modlitwie oraz modlitwa skupienia. I już teraz chciałam księdzu bardzo serdecznie podziękować za to, że ksiądz się podjął tych rekolekcji, za te piękne nauki na każdy tydzień. Serdecznie księdzu dziękujemy i niech dobry Pan Bóg wynagrodzi. Dziękuję i poproszę o ostatnią już naukę rekolekcyjną na Wielki Post. W drodze do świętości będziemy coraz dotkliwiej doświadczali ograniczeń wynikających z naszej natury, o której święty Paweł mówi, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Co znaczą te słowa świętego Pawła: ja jestem cielesny? Cielesny to nie tylko podlegający pokusom przeciwko czystości. Cielesnością jest lgnięcie do tego świata, do tego, co materialne, widoczne, odczuwalne, co rejestrują nasze zmysły, lgnięcie do tego, co nasze zmysły odbierają jako konkret. Jest nią widzenie świata na sposób materialny, pomijające to, co duchowe. W człowieku cielesnym prawo grzechu góruje nad prawem umysłu i ducha, dlatego nie ma w nim postawy wiary, nie ma zawierzenia Bogu ani miłości Boga. Człowiek cielesny chce również swoją wiarę oprzeć na tym, co dostrzega, poznaje i czego doświadcza emocjonalnie. W modlitwie szuka odczuć bliskości Boga, Jego miłości, szuka emocjonalnego potwierdzenia, że Bóg jest z nim. Dlatego Bóg, przychodząc do nas, upodabnia się często do naszych możliwości percepcji. Pozwala na przykład, byśmy odczuwali Jego bliskość, ponieważ inaczej nie bylibyśmy zdolni do nawiązania kontaktu z Nim, duchem przeczystym, niematerialnym, niedostępnym dla naszych zmysłów, z kimś, kto jest zupełnie inny od nas. Bliskość Boga może być odczuwana przez nas nie w sensie dosłownym, ale na podobnej zasadzie, jak odczuwamy bliskość kogoś, kogo kochamy i kto darzy nas podobnym uczuciem. Na początkowym etapie drogi do świętości Bóg może pozwalać się nam poznać poprzez takie typowe dla naszej ludzkiej natury doznania uczuciowo-emocjonalne. Objawia się nam wówczas w taki sposób, ponieważ nasza wiara jest jeszcze znikoma. W miarę zaś wzrastania naszej więzi z Nim zaczyna objawiać się nam w formie, która bardziej odpowiada Jego naturze. Jest to zawsze wyraz szczególnej miłości i troski o przymnożenie nam wiary. Wtedy nasza cielesna natura coraz mniej wyczuwa Jego obecność, w związku z czym coraz częściej pojawia się wewnętrzna pustka, powodująca coraz to większe zagubienie w kontakcie z Bogiem. Będziemy doświadczać jakby opuszczenia przez Boga, a równocześnie lepiej poznamy naszą nędzę, dostrzeżemy, że zamiast wiernego wypełniania obowiązków, by pełnić Jego wolę, zajmujemy się tym, co mało ważne i drugorzędne. Będziemy widzieli, jak nasza natura lgnie do tego, co cielesne, materialne, konkretne, jak nawet na modlitwie stale uciekamy w naszych myślach od Boga
Zamiast adorować tego, który ukrywa się za zasłoną wiary, będziemy ulegali narzucającym się nam rozproszeniom. Kiedy na modlitwie znikają odczucia, poznajemy, że nie potrafimy się modlić. Wielu odchodzi wówczas od gorliwej modlitwy, ponieważ nie odczuwają żadnej wewnętrznej satysfakcji. Pustkę, jakiej wtedy doświadczamy, wypełniają natychmiast rozproszenia, bo idą po najmniejszej linii oporu. Wybieramy to, co najłatwiejsze. Często nie podejmujemy w ogóle wysiłku trwania w obliczu tej pustki, w której przecież ukrywa się Bóg. Nasza cielesna natura nie lubi trwać w ciemnościach i nie potrafi zawierzyć. Kiedy zanika w nas świadomość obecności Boga, zaraz poddajemy wszystko w wątpliwość. Ciągle więc popadamy w te same napięcia, niepokój, smutek. Im bardziej Bóg jest ukryty, tym większych doświadczamy pokus. Będziesz mógł dostrzec wtedy, że tak naprawdę to nie kochasz Boga i Jego woli, a nawet, że tak naprawdę to w Niego nie wierzysz. Przekonanie o własnej wierze to jedna z duchowych podpórek, której możesz być pozbawiony. Brak tej podpórki może sprawić, że w sensie duchowym poczujesz się, jakbyś spadał w przepaść. Będzie to poczucie tym bardziej przytłaczające i miażdżące, że dostrzeżesz w sobie nieustanne odwracanie się od Boga. Możesz też dostrzec, że tak naprawdę to ty nie chcesz być zbawionym. Stan wewnętrznej pustki w relacji z Bogiem może towarzyszyć nam we wszystkich sytuacjach naszego życia. Również uczestnicząc we mszy świętej, będziemy zwykle szukali oparcia w tym, co dostępne dla naszej cielesności, w naszych myślach, odczuciach i doznaniach, zupełnie z Bogiem niezwiązanych. To one są źródłem rozproszeń. To stąd bierze się cała lawina naszych upadków i niewierności zarówno w czasie modlitwy, jak i w naszym codziennym życiu. Nie żyjemy bowiem wówczas w obecności Boga i nie pełnimy Jego woli, a zanurzamy się w swoich ludzkich myślach, planach, marzeniach czy problemach. Uczestnicząc we mszy świętej, możesz być wtedy pozbawiony świadomości, że jest to rzeczywistość nadprzyrodzona, a doświadczając swojej niewiary, możesz z kolei sądzić, że przystąpienie w takim stanie ducha do komunii jest zniewagą Boga. Może to odnosić się również do sakramentu pojednania. Korzystanie z sakramentu świętych może być wówczas dla ciebie czymś wręcz heroicznym, ponieważ będziesz odnosił wrażenie, że jest to obrazą Boga. Ale wtedy powinieneś ucałować ziemię, na której stoisz, i wyznać: Boże, Ty jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś tak blisko. Przepraszam za moją niewiarę i za to, że nie ma we mnie miłości, że będąc cielesnym jestem zaprzedany w niewolę grzechu. Liczne rozproszenia w czasie modlitwy niektórych tak bardzo zniechęcają, że odchodzą oni od swojej dotychczasowej gorliwości. Jest to jeden z najczęstszych błędów w życiu duchowym. Rozproszenia na modlitwie są czymś normalnym, wynikającym z naszej natury. Bardzo często są one odzwierciedleniem tego, czym żyjemy na co dzień. Jeżeli zbytnio żyjesz sprawami doczesnymi, jeżeli bardzo cię one absorbują, to nie dziw się, że wiążące się z nimi problemy nękają cię również w czasie modlitwy. Żeby eliminować rozproszenia, musisz zmienić swoje życie. Dopiero wtedy będzie ci łatwiej trwać przy Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie czy w skupieniu uczestniczyć we mszy świętej. Zupełne jednak wyeliminowanie rozproszeń nie jest możliwe. W zależności od etapu życia wewnętrznego i łask, jakie od Boga otrzymujesz,
będzie ci łatwiej lub trudniej z nimi walczyć i to jest normalna część naszej drogi do świętości, z tym trzeba się pogodzić. Święta Teresa od Jezusa pisze: ja przechodziłam przez to i z takiego odmętu myśli obcych wielkie nieraz miewałam udręczenia, aż ledwo 4 lata temu, czy mało co więcej, z własnego na siebie samej doświadczenia zrozumiałam, że myślenie albo wyobraźnia, i to jeszcze nie sam rozum, nieraz widziałam władzę duszy mojej zajęte Bogiem i spokojnie w Nim zebrane, a z drugiej strony czułam w sobie zamęt myśli na wszystkie strony rozpierzchłych. Było to dla mnie zagadką, wobec której wprost, jak to mówią, zgłupiałam. I jak w świecie widomym nie jest w mocy naszej zatrzymać ruchy ciał niebieskich i powściągnąć zdumiewającą szybkość ich obrotów, tak również w tym świecie wewnętrznym nie możemy zatamować wiru niepowstrzymanego myśli i wyobraźni. Na to nie pomnąc wyobrażamy sobie, że wszystkie władze dusze, tym wirem porwane, odbiegły od Boga i trwożyły się, jak gdyby już były zgubione. I tracimy marnie drogi czas, w którym dane nam jest zostawać w obliczu Pana na modlitwie. A może właśnie w tym czasie dusza cała złączona jest z Nim w skrytości mieszkań wewnętrznych. Nigdy więc dla tych roztargnień mimowolnych nie trwóżmy się, ani tym bardziej dla nich modlitwy nie opuszczajmy, bo tego tylko pragnie diabeł. Szczególnie liczne trudności na modlitwie pojawiają się, gdy Bóg wprowadza kogoś w oczyszczenia związane z nocą zmysłów. Bardzo ważne jest, by wśród tych rozlicznych doświadczeń usilnie starać się o dochowanie wierności Bogu również wtedy, gdy nasze wysiłki nie przynoszą widocznych efektów. Brak takich efektów jest w czasie oczyszczeń czymś zupełnie zrozumiałym, ponieważ Bogu zależy przede wszystkim na naszej woli. To przede wszystkim nasza wola ma jednoczyć się z wolą Bożą, co może dokonywać się niezależnie od efektów naszych starań. Czasami, kiedy trudno nam będzie prowadzić rozmyślanie, modlitwa może przybrać formę modlitwy prostego wejrzenia. Patrząc na wizerunek Chrystusa, będziemy wtedy już samym tylko spojrzeniem wyrażali Mu naszą miłość, wdzięczność czy pełne dziecięcej ufności zdanie się we wszystkim na Niego. W sytuacji, gdy mimo wysiłku nie będziemy w stanie modlić się, możemy też podjąć tak zwaną modlitwę litanijną, polegającą na ustawicznym powtarzaniu w myślach pewnych modlitewnych wezwań, na przykład: Jezu, ulituj się nade mną. Po pewnym czasie takiej modlitwy wejdziemy w stan większego wyciszenia. Poprzez noc zmysłów Bóg przenosi duszę z życia zmysłowego do bardziej duchowego, aby mogła nieporównanie głębiej niż przedtem poznawać prawdy Boże i nimi żyć. Ktoś, kto będąc przed nocą zmysłów zgłębia na przykład tajemnicę mszy świętej poprzez medytację, może poznać jedynie znikomą jej cząstkę. Bóg nie może przekazać nam całej głębi swoich tajemnic za pośrednictwem medytacji. Podobnie, gdy taki człowiek stara się zgłębić tajemnicę męki Chrystusa, patrząc na Jego wizerunek, będzie on dotykał tej wielkiej tajemnicy tylko jakby zewnętrznie, bo przed nocą zmysłów nie będzie w stanie zrozumieć jej głębi. Dopiero przez wprowadzenie nas w oczyszczenia Bóg stopniowo uzdalnia nas do głębszego poznawania i rozumienia Jego wielkich tajemnic. Oczyszczenia, choć są one zwykle bardzo bolesne,
stanowią jedno z największych Bożych łask. Każdy więc, kto taką łaskę otrzyma, powinien być za nią szczególnie wdzięczny. Święty Jan od Krzyża wśród najczęstszych doświadczeń nocy zmysłów wymienia poczucie opuszczenia przez Boga. Wcześniej zwykle odczuwaliśmy obecność Boga i wydawało się nam, że już byliśmy blisko Niego. Później jednak, jeżeli Bóg zechce, wprowadzi nas w oczyszczenia, to poczucie Jego obecności zniknie i będzie się nam wydawało, że Bóg nas opuścił. To, co przedtem budziło w nas wiele emocji, stanie się nam nagle obojętne. Zaczniesz odnosić wrażenie, że serce zamieniło się jakby w kamień. Przedtem miałeś serce wrażliwe i miłujące, a teraz stało ono się puste i zimne jak głaz. Klękasz do modlitwy, ale właściwie ani nic nie czujesz, ani nie masz świadomości, że się modlisz. Nie masz nic Bogu do powiedzenia. Jesteś zupełnie pusty. Będziesz więc przekonany, że cofnąłeś się w życiu duchowym, że stałeś się człowiekiem oziębłym. Zaczniesz pytać, gdzie podziała się twoja taka tak gorliwa i tak wielka wiara, nie zdając sobie jeszcze sprawy z tego, że ta wiara, oparta wtedy w głównej mierze na uczuciach, była bardzo płytka i powierzchowna. W czasie modlitwy zaczniesz ulegać coraz liczniejszym rozproszeniom i nawet w czasie adoracji, drwając przed Najświętszym Sakramentem, trudno ci będzie oderwać się od myśli zupełnie przyziemnych. Pozbawiony przeżyć uczuciowo-emocjonalnych na modlitwie i możliwości rozmyślania dyskursywnego, będziesz uważał, że źle się modlisz albo że nie modlisz się w ogóle. Najważniejsze jest, byś w sytuacji takich doświadczeń chciał trwać przy Chrystusie, by zjednoczył się z Nim w sferze swojej woli. Wtedy mimo rozproszeń będzie dokonywało się to, co najważniejsze w modlitwie. Pogłębianie twojego zjednoczenia z Bogiem. Święta Teresa mówi o rozproszeniach mimowolnych, a nie o sytuacjach, kiedy w czasie modlitwy dobrowolnie myślimy o wszystkim innym i nie podejmujemy koniecznego wysiłku, by trwać przy Bogu. Tylko mimowolnymi rozproszeniami nie musimy się zbytnio niepokoić. W dalszej części twierdzy wewnętrznej święta wyjaśnia, że nie ta dusza więcej miłuje, która doświadcza większych uniesień i słodyczy przebywania z Bogiem, ale ta, która usilniej pragnie we wszystkim podobać się Bogu. Nie jest więc ważne, czy w czasie modlitwy emocjonalnie doświadczasz obecności Boga. Najważniejsze jest, by twoje pragnienia zjednoczyły się z Jego największym pragnieniem, aby Chrystus był coraz bardziej znany i miłowany i by przez to świat otwierał się na zbawczą ofiarę. Święta Teresa od Jezusa mówi, że pierwszą formę kontemplacji, jaką jest modlitwa odpocznienia, poprzedza zwykle modlitwa skupienia. Na etapie tej modlitwy coraz bardziej zanika możliwość korzystania z naszego rozumu i wyobraźni. Nie jest to jeszcze modlitwa bierna, kiedy to Bóg działa w sercu człowieka z pominięciem jego czynnego zaangażowania. Niemniej charakteryzuje już nadprzyrodzona zdolność skupienia uwagi na Panu Bogu. Jak modlić się modlitwą skupienia? Modlitwa ta pomaga nam pamiętać, że Bóg jest blisko. Może ona ograniczać się do trwania przy Bogu, połączonego skierowanymi ku Niemu pojedynczymi słowami miłości. Do patrzenia na krzyż czy na tabernakulum już bez prób dyskursywnego myślenia.
Jeżeli nie będziesz odczuwał obecności Boga, wystarczy samo Twoje trwanie i pojedyncze słowa, jakimi będziesz chciał wyznać Mu swoją wiarę i miłość. Słowa te mogą być wypowiadane w pewnym etapie. Będą one umacniały wówczas Twoją wolę trwania przy Bogu, również wtedy, gdy nie będziesz odczuwał Jego obecności. Święta Teresa, pisząc o tym rodzaju modlitwy, stwierdza: jest to pewne skupienie wewnętrzne, zdaniem moim również nadprzyrodzone. Nie nabywa się tego skupienia, chroniąc się w ciemne miejsce, albo zamykając oczy, albo używając jakichś bądź środków zewnętrznych, ale gdy przyjdzie, oczy się same zamykają i dusza pragnie samotności, i tak bez żadnych sztucznych sposobów buduje się niejako przedsionek do tej modlitwy smaków nadprzyrodzonych, bo zmysły i rzeczy zewnętrzne tracą wówczas, że tak powiem, prawa swoje, aby dusza za to odzyskała całą, uwięzioną przez nie wolność swoją. Przedstawmy sobie, pisze dalej święta, zmysły i władzę duszy jako rozpierzchły się w różne strony dniami i latami całymi, zadając się z pospólstwem obcym i nieprzyjazne dla twierdzy zamiary żywiącym. Spostrzegły się wreszcie, że taką niewiernością swoją same sobie zgubę gotują. Chciałyby już wrócić do twierdzy i krążą koło niej, ale w niść same nie zdołają, bo zły nauk niejako da się zwyciężyć. Bądź co bądź, jednak nie są już zdrajcami i trzymają się w pobliżu. Za czym król wielki, zasiadający w wewnętrznym mieszkaniu twierdzy, widząc ich dobrą wolę, chce je w wielkim miłosierdziu swoim na powrót do siebie przywołać i jako pasterz dobry, cichym, ledwie dostrzegalnym głosem daje im skutecznie poznać swe wezwanie, aby porzuciły drogę zatracenia i do mieszkania jego wróciły. I taka jest siła tego pasterskiego głosu, że pod wpływem jego od razu opuszczają owe rzeczy zewnętrzne, w których leżały uwikłane i do wnętrza twierdzy się chronią. Święta Teresa uważa, że modlitwa skupienia jest rodzajem nadprzyrodzonego skupienia wewnętrznego, jest więc szczególną Bożą łaską. To sam Bóg dokonuje tego procesu w naszym sercu. Przyjęcie i korzystanie z łaski modlitwy skupienia, a następnie, jeżeli Bóg tego zechce, z daru modlitwy odpocznienia, wymaga nieustannej pracy nad sobą, zwłaszcza ciągłego stawania w prawdzie przed Bogiem, stawania przed Nim w postawie celnika. Postawa celnika jest kluczem do przechodzenia przez różne etapy życia wewnętrznego. Jej znaczenie odsłania się przed nami w sposób szczególny na etapie nocy zmysłów. Jednak po przejściu przez tę noc nie następuje jeszcze pełne stanięcie w prawdzie. Stąd jeżeli komuś zostanie dana łaska wejścia w noc ducha, zrozumie on wtedy jeszcze głębiej znaczenie postawy celnika. Dusze przechodzące przez noc zmysłów, pisze święty Jan od Krzyża, martwią się, że się zagubiły na drodze Bożej, że utraciły dobro duchowe i że je Bóg opuścił, skoro nie znajdują w rzeczy dobrej żadnego oparcia czy smaku. Męczą się wtedy i usiłują, jak to zwykły przedtem czynić, zająć swe władze jakimś przedmiotem rozmyślania lub jakimś upodobaniem. Sądzą, że gdyby tego nie czyniły i nie pracowały, nic nie czynią. Wysiłki te spotykają się z wielkim niezadowoleniem i wewnętrznym wstrętem duszy, która chciałaby pozostać w owej bezczynności i ukojeniu, nie posługując się władzami. I tak trudzą się te dusze w jednym, a nie postępują w drugim,
szukając korzyści dla ducha, tracą ducha, którego miały w pokoju i uciszeniu. Muszą to być trudne doświadczenia, skoro święty Jan dalej stwierdza, jeżeli dusze będące w tym stanie nie znajdą kogoś, kto by je zrozumiał, będą się cofały wstecz, zejdą z drogi lub na niej osłabną. Niezwykłego znaczenia na tym etapie życia wewnętrznego nabiera kierownictwo duchowe. Doświadczony kierownik będzie mógł bowiem najlepiej poznać, czy idziesz właściwą drogą i jaka forma modlitwy jest dla ciebie najlepsza. Sposób postępowania, jakiego mają się trzymać w tej nocy zmysłów, mówi dalej święty Jan od Krzyża, polega na tym, aby zaprzestali medytacji dyskursywnej, ponieważ już nie czas na nią. Niech raczej pozwolą trwać w duszy w spoczynku i ukojeniu, choćby się im wydawało, że nic nie czynią, tylko tracą czas. I choćby się im zdawało, że to z powodu swej słabości nie mają chęci o niczym myśleć. Wiele już uczynią, jeżeli trwać będą w cierpliwości w tej modlitwie, nie czyniąc nic ze swej strony. Jedyne, co im pozostało do zrobienia, to pozostawić duszę wolną, swobodną, nie zajętą żadnymi wiadomościami czy myślami. Niech się nie troszczą, o czym mają myśleć i rozważać, lecz zadowalają się miłością i spokojną pamięcią o Panu Bogu. Twoją największą troską ma być trwanie w obliczu Boga i ufna wiara w Jego stałą obecność przy tobie, niezależnie czy tę obecność odczuwasz, czy nie. Możesz wtedy patrzeć na Chrystusa obecnego w tabernakulum już bez wysiłku jakiejkolwiek medytacji. Wystarczy, że będziesz trwał w milczeniu, trwał w obecności Boga. Wyrazem twojej woli bycia przy Chrystusie będzie wtedy samo spojrzenie. Choć twoje serce wyda ci się zimne i niezdolne do dialogu z Bogiem, to jednak w sferze woli właśnie wtedy zaczniesz się z Nim pełniej jednoczyć. Tym, którzy niepokoją się brakiem zaangażowania na modlitwie, święty Jan radzi, niech pozostają bez starań i wysiłków, by odczuwać i kosztować tu Boga, albowiem wszystkie te wysiłki niepokoją i rozpraszają duszę, choćby dusza czuła wiele skrupułów, że traci czas, że lepiej byłoby się czymś innym zająć, gdyż wśród tej modlitwy nie może nic czynić ani myśleć, niech znosi siebie cierpliwie i trwa w spoczynku. Nie po to bowiem idzie na modlitwę, aby w niej szukać własnego upodobania lub duchowej swobody. Wszelkie działania wewnętrznymi władzami duszy byłoby sprzeciwianiem się i utratą tych dóbr, jakie Bóg chce wprowadzić w duszę i wyryć w niej za pośrednictwem tego pokoju jej spocznienia. Niech dusza będąca w tym stanie nie troszczy się o to, że zanika działanie jej władz, lecz raczej niech pragnie, by się prędko zatraciły, ponieważ nie będzie przeszkadzała temu, co Duch Święty chce jej udzielić. Przez te trudności na modlitwie Pan Bóg będzie przygotowywał cię do innej formy modlitwy, która pozwoli ci przeżywać Boże tajemnice nieporównanie głębiej niż dotychczas. Dlatego próbuj trwać w obliczu Jezusa już bez żadnych odczuć i doznań i bez usilnych starań rozważania Bożych prawd. Wówczas Bóg, jeżeli będzie to Jego wolą, napełni naczynie twojej duszy swoimi szczególnymi łaskami w sposób dla ciebie niedostrzegalny, poza twoją świadomością, odczuciami i doznaniem. Kontemplacja ta, pisze święty Jan, jest jeszcze ukryta i nieznana dla tego, kto ją posiada. Nie dziw się więc, że niczego nie rejestrujesz i że na modlitwie jesteś nieczuły jak głaz. Próbuj trwać w obliczu Boga z pustymi dłońmi, choć będzie ci się wydawać, że właściwie to ty w ogóle się nie modlisz.
Jedyną rzeczą, jaką będziesz mógł w tym czasie zarejestrować, będzie wewnętrzna siła, którą otrzymasz dzięki tej modlitwie. To ona uzdolni cię do przejścia przez wiążące cię z oczyszczeniami doświadczenia. Jednym z najcenniejszych owoców oczyszczeń nocy zmysłów jest głębsze poznanie siebie i swojej nędzy. Bóg odkrywa wtedy przed nami przepaść naszej nicości i grzeszności. Ukazuje nam naszą oziębłość i dozwala, że doświadczamy wielkich trudności w pełnieniu jakiegokolwiek dobra. Poznajemy więc, że nie tylko trudno nam wytrwać w modlitwie, ale że również źle jest z życiem Ewangelią na co dzień, co oznacza, że cała nasza ziemska egzystencja naznaczona jest piętnem słabości i grzeszności. W wyniku tych doświadczeń zaczniesz stawać w obliczu Boga, jak nędzarz w obliczu wielkiej świętości. Dopiero wtedy rzeczywiście uświadomisz sobie swoją nędzę, bo dzięki początkom modlitwy kontemplacyjnej będzie to poznanie o wiele głębsze niż twoje dotychczasowe odczucia własnej grzeszności. Dzięki oczyszczeniom nocy zmysłów poznasz obok własnej małości wielkość majestatu i miłość Boga. Jeżeli będziesz rzeczywiście drwał w obliczu Boga z pustymi dłońmi, jakby z pustym umysłem, w pewnym momencie pojawi się w tobie o wiele pewniejsza świadomość, kim jesteś naprawdę w obliczu Boga. Poznasz jakby dno swojej nicości, która przerazi cię, a jednocześnie zaczniesz poznawać wielkość majestatu Bożego i Jego miłości. Miłość Boża zacznie przenikać cię do głębi, dlatego to doświadczenie pozostawi w tobie nieporównanie trwalszy ślad od najsilniejszych przeżyć emocjonalnych związanych z medytacją dyskursywną na wcześniejszym etapie. Na skutek pojawiającej się w czasie nocy zmysłów modlitwy kontemplacyjnej doświadczenie poznania swojej nicości, a jednocześnie wielkości i miłości Boga, wyciśnie w twojej duszy jakby jakieś szczególne piętno, które nie pozwoli ci już o nim zapomnieć. Tym samym Bóg w nowy sposób zacznie ci objawiać swoje wielkie tajemnice. Owocem oczyszczeń będzie też coraz pełniejsze posłuszeństwo kierownikowi duchowemu. Dusze będące w tej nocy są uległe i posłuszne swoim przewodnikom duchowym. Widząc, że są tak nędzne, nie tylko chętnie przyjmują wskazania, lecz i pragną, by je ktoś prowadził i pouczał, co mają robić. Stopień twojego posłuszeństwa radom i zaleceniom kierownika duchowego będzie sprawdzianem, czy otrzymałeś od Boga tę wielką łaskę wejścia i oczyszczenia i czy ją przyjąłeś. Jeżeli zaś noc zmysłów wydaje się czymś odległym, abstrakcyjnym czy wręcz nierealnym, nie powinieneś się tym zbytnio niepokoić. Najważniejsze dla życia wewnętrznego jest szczere pragnienie, by być ubogim w duchu, pokornym, pełnym prostoty. Jeżeli będą w twojej postawie te główne elementy małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, to z pewnością przyjdzie czas, kiedy Bóg zechce przeprowadzić cię przez kolejne etapy życia wewnętrznego. Nie to jednak winno zaprzątać twoją uwagę. Byłoby nawet czymś niewłaściwym, gdybyś bardzo chciał wiedzieć, na jakim etapie jesteś w danym momencie. Twoją największą troską winno być kształtowanie w sobie postawy dziecka. Trzeba byś wręcz walczył o pokorę, ubóstwo duchowe, prostotę, byś stawał w obliczu Boga jak dziecko i próbował coraz bardziej jednoczyć swoją wolę z wolą Boga. To jest najważniejsze. Bóg prowadzi nas ku świętości bardzo różnymi drogami i ostatecznie tylko On wie, czy dla nas najlepsze.
Nie trzeba więc zbytnio niepokoić się, że w danym momencie nie ma w naszym życiu takich czy innych doświadczeń, że nie otrzymujemy łaski modlitwy skupienia czy modlitwy odpocznienia i może nigdy ich nie otrzymamy. Chciej przez Matkę Bożą zdawać się we wszystkim na Boga. Jeżeli będziesz każdego dnia zawierzał swoje życie jej, Pan Bóg przez nią będzie tak kształtował twoje życie wewnętrzne, byś zgodnie z zamysłem Jego woli doszedł do świętości. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.